chcę wszystkim Państwu przy tej okazji, oczekując na oświadczenie dinozaura, przekazać informację dotyczącą festiwalu Materia Prima, bo to jest moim zdaniem niezwykle ważne wydarzenie w skali naszego kraju na pewno, ale także w skali europejskiej, bo zjeżdżają się do nas czołowe teatry europejskie, które aktualnie, możecie to Państwo sprawdzić, śledząc tournée tych teatrów aktualne, są w nieustannym ruchu w tej chwili po całej Europie, ponieważ są to czołowe produkcje tych teatrów, ostatnie produkcje tych teatrów, no, cieszące się wielkim uznaniem w Europie. I one od 15 lutego będą do obejrzenia w Krakowie w ramach festiwalu Materia Prima. Przyjeżdża 12 przedstawień do Krakowa, 12 najlepszych tytułów, które udało się wyselekcjonować. Te przedstawienia albo nigdy nie były w Polsce, albo też zespoły nigdy nie były w Polsce, to różnie bywa. Ale naprawdę niektóre z nich są, wszystkie są niezwykłe, jeżeli chodzi o swoje przedsięwzięcia, ale też są szalenie różnorodne. Dlatego myślę, że każdy, kto fascynuje się teatrem, będzie mógł wybrać coś dla siebie fantastycznego, od małych, kameralnych przedstawień po wielkie, wstrząsające widowiska. Szanowni Krakowianie, powiedział dinozaur, jeśli chcecie ochronić sobie człowieka myślącego, jeśli chcecie pozostać dalej gatunkiem Homo sapiens, korzystajcie z tego wszystkiego, co niesie niematerialna kultura teatru i korzystajcie z festiwalu Materia Prima.